Atrakcje dla dzieci, muzyka oraz przepyszny poczęstunek czekał na każdego, kto w sobotę postanowił zawitać do Starowic, maleńkiej miejscowości w gminie Borne-Sulinowo. Spotykamy się tutaj ze względu na odpust, który miał miejsce w naszym kościele świętego Stanisława Kostki, ale również zrobiliśmy piknik rodzinny dla mieszkańców naszej wsi. Okej, widzimy atrakcje zarówno dla mniejszych, jak i tych trochę większych. Tak, mamy i dmuchańce, mamy i muzykę, mamy również poczęstunek, który przygotowali nasi mieszkańcy. Widzimy też, że można się spisać. No teraz zdaje się to ostatnia chwila na to, żeby tego dokonać. Tak, chcieliśmy wykorzystać ten piknik również po to, żeby dokonać tego spisu. To są ostatnie kilka dni, dlatego... Warto również dodać, że w trakcie wspólnej zabawy prowadzona była kwesta na rzecz pani Ireny, kierownik Borneńskiego Urzędu Stanu Cywilnego, która w wakacje uległa poważnemu wypadkowi. Drugą edycję festynu zorganizowało tradycyjnie sołectwo Starowice oraz parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie, której kościołem filialnym jest właśnie świątynia w Starowicach.